krótkie sprawozdanie z działalności Komisji Mieszkaniowej. Komisja Mieszkaniowa zebrała się 4 października o godzinie 18. Przyjęła następujący porządek obrad, przyjęcie protokołu z niego posiedzenia, przegląd korespondencji. Komisja zapoznała się z bieżącą korespondencją, przyjęła protokół. Tak, ważne rzeczy z korespondencji to są listy mieszkaniowe. Miało odbyć posiedzenie w sprawie tych list 28 września, ale nie wiem, czy ktoś od nas nie To. Ja więcej nie mam nic do powiedzenia, może Renia coś z tego spotkania powie. Bo nic więcej nie wiemy. Ja dziękuję. Znaczy ja byłam na tym, to było spotkanie w Wydziale Mieszkalnictwa na Wielopolu i spotkała się tam urzędnicy i ja jako przedstawiciel członkowie rady jedni z poszczególnych z których mieszkańcy starali się, odwoływali się od decyzji miasta w sprawie wpisania ich na listę oczekujących na mieszkania. W naszym przypadku było to 6 osób, zresztą te 6 osób tylko starało się o te mieszkania z puli miasta. Część osób ze względów społecznych, część ze względu na bezdomność. Wszystkie te osoby przekonały tą całą dokumentację wraz z uzasadnieniami, co w zasadzie dla mnie jest bardzo jasne. Jasne są kryteria i dokumentacja jest dość jasno określona. Więc żadna z tych osób z naszej dzielnicy nie uzyskała minimum tych punktów, które są wymagane. Oczywiście inną kwestią jest, czy te kryteria są w sposób właściwy przyjęte i czy one są na tyle jednoznaczne, żeby urzędnicy nie musieli interpretować, bo zawsze wzbudza jakieś tam wątpliwości. No, kryteria są jasno określone. Udało mi się przekonać Państwa z urzędu, spotkanie było z dyrektorem, więc myślę, że to na właściwym poziomie było, że należy zmienić jeden punkt wśród kryteriów oceny przyznawania mieszkań ze względów społecznych. Między innymi jest to duże zagęszczenie, jest taki, to jest też wzgląd społeczny. Tam jest jako kryterium. I tam rzeczywiście trzeba uwagę, że nie przyjęcie kryterium na przykład choroby jednego z dzieci, też niepełnosprawności dzieci jest po prostu błędem. Obiecali, bo to ma istotne znaczenie, że jeżeli jest, nie wiem, 12 osób na duże, na niewielkiej przestrzeni, to na przykład środka dzieci z tego jedno jest ciężko chory. Więc uznali ten argument za słuszny i powiedzieli, że zmienią zarządzenie i ten punkt znajdzie się, przez co jedna z naszych mieszkanek miałaby wyższą punktację. I tak by nie dosięgnęła jeszcze tego pułapu, ale jednak. A staż, oczekiwanie na mieszkania socjalne, komunalne jest mocno punktowany. Więc z roku na rok, a właściwie co 2 lata tak naprawdę się te weryfikacje odbywają. Co może dać, na przykład za 2 lata już może się znaleźć na tej liście. I jeśli ten punkt o niepełnosprawności zostanie wprowadzony, a nie za 4. To tyle. Pan przewodniczący Ja tutaj mam jedno pytanie, bo ja rozumiem, że mieszkania komunalne to jest punktacja. A co z mieszkaniami socjalnymi, które mają wyroki sądowe? To nie są, to jest zupełnie inna kwestia. A kiedy to będzie? Nie wiem, nie było o tym mowy, nie w tej sprawie było to spotkanie. Ja się nie pytałam, ale wyroki sądowe ekspresy. To jest zupełnie inna pula mieszkań i one nie mają... Są za to odpowiedzialne. Proszę? Są za to odpowiedzialne. Ale nie ma kryterium. Kryterium jest wyrok sądowy, więc nie ma żadnych zarządzeń, przepisów i tak dalej. I musi być oddzielna gmina, musi zabezpieczyć oddzielną pulę mieszkań, bo ja się pytałam, czy te
czemu nie jesteśmy. No, nie rozmawiamy też o takim. To są inne względy. I w tej... Ja to rozumiem. Szanowni Państwo, ja to rozumiem, tylko właśnie nie wiem, wydaje mi się, że gmina ukrywa te rzeczy. Tak mi się wydaje. Dlaczego? Dlatego, że akurat jestem zarządcą i nie wiem, jak to wygląda. Jestem w sądzie, jest wyrok i te rzeczy kieruje się do gminy i gmina odpisuje. Obecnie kolejka na mieszkania socjalne to jest około 1200 osób. Nie wiem, ile mieszkań socjalnie gmina daje, natomiast spółdzielnik to kieruje. I są 4 osoby, które czekają i ktoś tych mieszkań w ogóle nie dostaje. Mało tego, gmina ma obowiązek, ponieważ to jest wyrok, te mieszkania dać. Jeżeli nie, to ma płacić odszkodowanie. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że do tej pory spółdzielnia podpisywała ogrodę i poprosiła, żeby zdać obowiązek jeden do jednego. Proszę. W tym roku już tak nie było i nie bardzo wiem. Jeżeli już uznają, że to zwraca to tak, zostaje się listą. Zapłacimy, jak będziemy mówić. Tego niczego dobrego nie dąży. No, oczywiście skorzystam z jeszcze jednej rzeczy, jeszcze przysłuchuję do nas sądowa, kiedy poproszę o odszkodowanie. Ale wydaje mi się, że to nie ten kierunek. Po prostu o tym się nie mówi. Widzę, że też tutaj są spotkania i jakoś się ucieka. Ucieka się od wyroków, które są sądowe. Gmina w ogóle nawet o tym nie mówi. To jest ostatni etap.